piękne. Jest prawdziwe, że kult aureoli pochodzi, jest kultem słońca, jest pogańskim kultem słońca. Się, po pierwsze, nie wszystko. Czciło się kobiece, czciło się naturę. To były jakieś cały rzeczy, czas Ireneusz kazmiecza. Tak, tak. I zaśmieca po prostu tymi. No one są piękne, te niektóre się ruszają, te zdjęcia. Będące nie wszystko co kultem, piękne. Właśnie tajemnica natury, sił i tak dalej, i tak dalej. A nagle pojawiły się religie z nieba, które zwykle były rodzaju męskiego, że oto był ktoś i to już nie było rodzenia, tworzenia, tylko był ktoś, znaczy nie było rodzenia, tylko był ktoś, kto nagle sprawił, że wszystko się stało, nie było nic i nagle coś się pojawiło. I teraz czytając ten najnowszy numer, zastanawiałem się właśnie także nad przyszłością religii w kwestii, no może nie płciowości, ale pewnego, na dziś byśmy powiedzieli modnie, stosunku do kobiecości. Tak, pewnego genderu religijnego, w stosunku do kobiecości, bo także zdaje się Tariq Ramadan pisze o kobiecości. On mówi o czymś takim, że ten islam wartości, to znaczy oczywiście jest tak, myśmy w styczniu drukowali przepiękny esej Nawida Kermaniego, który jest z kolei islamskim twórcą żyjącym, tworzącym w języku niemieckim w Niemczech, nagrodzonym w tym roku pokojową nagrodą księgarzy niemieckich, bardzo prestiżowo. I on też no, przepiękny esej napisał o wartościach islamu, tak? Ale Tariq Ramadan mówi, i my też możemy pisać przepiękne eseje o wartości chrześcijaństwa jako religii miłości, odpowiedzialności, współpracy, zobowiązania i tak dalej, no ale rzeczywistość skrzeczy. I Tariq Ramadan mówi coś takiego, że ten islam wartości też ginie pod naporem islamu męskości. To znaczy, że ci wszyscy młodzi, znaczy islam dzisiaj to są młodzi, radykalni, młodzi chłopcy, którzy po prostu marzą o wojennej przygodzie, bo w takiej tożsamości radykalnej się odnajdują. Po prostu plecak, okulary Ray-Bana i prawda, karabin w ręku. Nie, to nie jest reklama produktu. I ten islam męskości jakby staje się nagle kulturowo dominujący, ale oczywiście na polskim podwórku też jakby o katolicyzmie męskości, z katolicyzmem męskości się właściwie cały czas zderzamy. No to ty robisz, i to prawda, no. To znaczy pytanie o przyszłość religii to moje jest też pytaniem o wizję kobiecości i o to, czy te zmiany społeczne, zmiany wewnątrz też świata religijnego będą zachodzić właśnie w taki sposób, żeby rzeczywiście dążyć do takiej faktycznej równości kobiet i mężczyzn. Zresztą mówi o tym też Charles Taylor, tak? Że właśnie pytanie o przyszłość chrześcijaństwa to jest też pytanie o właśnie diakonat, kapłaństwo kobiet, miejsce kobiet w instytucjach religijnych, ale też jakby w ogóle wizję kobiecości i męskości. Profesor Monika Płatek bardzo często powtarza rzecz, która mnie... To polityczka. która mnie na początku, której na początku nie rozumiałam, znaczy wydawało mi się, że przecież ona jest teologicznie nieprawdziwa, to znaczy, czy Kościół rzymskokatolicki w Polsce traktuje kobietę jako człowieka. Ale w gruncie rzeczy, kiedy się w to wejdzie po prostu głębiej, to rzeczywiście ja myślę, że zrozumienie, na czym polega człowieczeństwo kobiet, jest jakby bardzo dużym dzisiaj wyzwaniem dla przyszłości religii i jakie to ma mieć konsekwencje, więc w sumie ten numer jest jakimś też podsumowaniem feministycznych, katolicko-feministycznych, religijno-feministycznych, genderowych poszukiwań na łamach znaku, bo to nie jest przypadkiem, że to co na ścianie na przykład Arabów pisze, no kot, jak to właściwie kluczowe. Nie kilim, tylko jakoś otwierające. Dobrze, to powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o godzinie 10.40, już za kilka minut. Państwa i moim gościem jest dr Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika Znak. Wracamy po informacjach Radia. No jak ktoś naczył z nieba na tym Rydwanie, to na Rydwanie, tak. Podstawą rozwiązania problemu Trybunału Konstytucyjnego jest zaprzysiężenie trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału oraz opublikowanie wyroków Trybunału. Negocjowanie z partią rządzącą bez spełnienia powyższych warunków uznajemy za bezzasadne. Ten prawny bajzel, jaki ufundowała nam premier Beata Szydło i prezes Jarosław Kaczyński, trzeba w końcu posprzątać. Dopiero wtedy będzie można rozmawiać o zmianach w Trybunale. Tak będzie mówiła. Nie rozpoczniemy rozmów od kapitulacji, bo to w gruncie rzeczy jest sens tej propozycji. Nie mamy żadnych powodów do tego, żeby w
chce skąd rozmawiać i nasi polityczni przeciwnicy świetnie o tym wiedzą. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Ja nie po to rezygnowałem z życia komedianta, żeby uczestniczyć w telenoweli w tym cyrku. Ta zabawa politycznego Timbergaja jest naprawdę niepoważna. Aby zrozumieć. Reklama. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do wesilaty 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w twojej okolicy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do Teatru Polonia. Jak co roku gramy całe wakacje. Bilety dostępne są w kasach obu teatrów i na stronie internetowej www.teatrpolonia.pl. No ona zaprasza, bo... Pozdrawiam, Krystyna Janda. Ale ona sobie fundację utworzyła. Zespół Niespokojnych Nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 10.40, Filip Kekusz, zapraszam. 6 lat za kratkami ma spędzić Oskar Pistorius. Sąd w Pretorii ogłosił właśnie wyrok za zabójstwo Rewy Stenkamp. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał wtedy, że doszło do nieumyślnego zabójstwa. Z tym rozstrzygnięciem nie zgadzał się prokurator, który apelował o zmianę kwalifikacji czynu na morderstwo. Za powrotem sportowca do więzienia wielokrotnie opowiadali się także krewni Stenkamp. Ostatnie miesiące Pistorius spędził w areszcie domowym w posiadłości swojego wuja. Był objęty nadzorem elektronicznym i odebrano mu paszport. Sportowiec ma trafić do więzienia zaraz po zakończeniu rozprawy. Po kilku latach pracy i kilku zmianach terminu publikacji, dziś w południe polskiego czasu opinia publiczna ma poznać raport Sergeana Chilcota. Publikacja, która liczy kilka tysięcy stron, ma ujawnić kulisy brytyjskiego zaangażowania w inwazję na Irak w 2003 roku. Eksperci pod kierownictwem Chilcota mieli też wyjaśnić, czy Brytyjczycy byli błędnie informowani o zagrożeniach związanych z dyktaturą Saddama Husseina i czy w tej kwestii nie złamano prawa. Sergean Chilcot powiedział do tej pory mediom, że raport zawiera wiele lekcji na przyszłość, m.in. taką, by do kolejnych operacji wojskowych przystępować po dokładniejszych analizach i lepszej ocenie ryzyka. Słuchasz informacji Tok FM. Jedna osoba zgłosiła się do tej pory do konkursu na stanowisko szefa Instytutu Pamięci Narodowej. To historyk i politolog Paweł Ukielski, obecny wiceprezes IPN. Wybór nowego szefa jest potrzebny, bo w życie weszły nowe przepisy o instytucie, które doprowadziły do skrócenia kadencji poprzedniego prezesa Instytutu Łukasza Kamińskiego. Wysłuchanie publiczne kandydatów przed kolegium IPN planowane jest na 18 lipca. Kolejne informacje Radio Tok FM, a w nich Michał Pokręgowski już o godzinie 11. Wtedy też podejmiemy temat sankcji, jakie Zachód nałożył na Rosję w związku z jej inwazją na Krym i zaangażowaniem na wschodzie Ukrainy. Komersant podaje, że Europa i Stany Zjednoczone straciły na obostrzeniach już ponad 60 miliardów dolarów.
Pogoda. Przewaga chmur dziś w całej Polsce, niemal wszędzie możliwy przelotny deszcz. Silny wiatr da się we znaki w zachodniej połowie kraju, w Łódzkiem i na Mazowszu. Będzie też chłodno, od 15 do 19 stopni. Nieco cieplej jedynie na południowym wschodzie, tam 22 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek. Państwa moim gościem jest dr Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika Znak. 70. urodziny miesięcznika, specjalne wydanie. Temat miesiąca, temat numeru, temat, no właśnie nie miesiąca, bo dwóch miesięcy nawet. Temat 70-lecia. Temat 70-lecia, dobrze. Czy religia ma przyszłość? Pytanie postawione. Kilku bardzo interesujących autorów odpowiada. No ale oczywiście to ani na tym pytaniu, ani na tej odpowiedzi się nie kończy. No bo rozumiem, że to pytanie i ta odpowiedź jest pytaniem i odpowiedzią, które się każdy czytelnik może sobie zadać i każdy może inaczej odpowiedzieć, bo każdy jakby ma różne, ma inne doświadczenia, różne rady i może nawet każdy sobie inny się wybrać. Znaczy, oczywiście są pewne takie rzeczy, które w tym dialogu trzech monoteizmów islamu, chrześcijaństwa, judaizmu, mówię w takiej kolejności, jak publikujemy te wypowiedzi, się wyłaniają. Takie bardziej przesłanki, które mogą właśnie wpływać, być jakby źródłem nadziei, tak, kiedy pytamy o przyszłość religii, bo myślę, że to, co jest źródłem beznadziei w myśleniu o religii, mamy dosyć dobrze zdiagnozowane. Myślę, że jedną taką rzeczą, która powraca w tych wypowiedziach, jest to, że właściwie to, co każdy człowiek musi w swoim, każdy człowiek religijny musi w swoim życiu próbować pogodzić, no to jest pytanie, w jaki sposób łączyć pewność, której źródłem jest religia, to o czym mówiliśmy w poprzedniej części naszej rozmowy, z otwartością, tak? Znaczy, w jaki sposób łączyć pewność z otwartością, żeby one nie zamieniały się właśnie w dogmatyzm, fundamentalizm, roszczenia wobec innych, narzucanie siłą swoich poglądów. Bo z jednej strony tak, religia jest pewnym źródłem, jest źródłem jakiejś pewności, ale przede wszystkim pewności w takim wymiarze, nie wiem, wiary, taki transcendentalny wymiar ludzkiego życia, tak? Charles Taylor mówi coś takiego, że właściwie religia ujawnia swą moc w pytaniu właściwie o śmierć, w pytaniu o jakby sens ludzkiej egzystencji, tak? I to jest jakby podstawowy wymiar każdej religii, to znaczy, że ona jakby tym różni się od takich humanizmów świeckich, które też jakby ich najbardziej otwartej postaci tak naprawdę zadają pytanie o sens ludzkiego życia i próbują ten sens jakoś opisać, wskazać. Natomiast jakby różnica między tym humanizmem świeckim a takim humanizmem transcendentalnym, który właśnie jakby otwiera się w tym pytaniu na jakąś przyszłość, na jakąś wieczność, na jakiś sens eschatologiczny, który różne znaczenia w religii przyjmuje. Więc jakby to, jak łączyć tą pewność z otwartością i to, że ona musi być połączona, tak? To znaczy, bo wiemy, że brak tej łączności jakby prowadzi też do takiego jakby zniekształcenia, spatologizowania sensu samej religii. Natomiast z drugiej strony są takie wyzwania, które okazuje się, jakby w każdej religii się dzisiaj pojawiają. To znaczy, z jednej strony bardzo głęboka właśnie indywidualizacja religii. To znaczy, jeden z plakatów reklamujących nasz jubileusz, takich plakatów, które będą wisieć w Krakowie, to są plakaty czysto tekstowe. I jest tam taki cytat z rabina Skórki. Prawdziwa religia musi być czymś, mówiąc słowami mojego przyjaciela Franciszka, poza kościołem. I te słowa są wpisane w symbole wszystkich trzech religii monoteistycznych, czyli islamu, judaizmu i chrześcijaństwa. I co to znaczy, że prawdziwa religia musi być czymś poza kościołem? To jest, mówiąc słowami przyjaciela Franciszka, czyli obecnego przyjaciela rabina, obecnego papieża Franciszka. Ja myślę, że jest coś takiego, że religie, i o tym mówią też ci młodzi ludzie, których prosiliśmy o głos ankietowy, oni w zasadzie wszyscy mówią, że ich religijność rozgrywa się jako coś ich po prostu własnego, tak? Co wpływa na ich postawę wobec innych ludzi, ale taką postawę, co ja chcę zrobić wobec innych, a nie co ja oczekuję,
że inni zrobią wobec mnie. Więc jakby druga sprawa, która z tego wynika, i która po prostu, że albo religie nauczą się dialogu i współpracy, to od czego zaczęliśmy, ale po to też, że jeżeli mam gdzieś się rodzić świadomość współodpowiedzialności za świat, to ona także musi się rodzić, jakby wynikać z tego gruntu, jakby z doświadczenia religijnego. Tak? Znaczy to doświadczenie religijne musi prowadzić, moim zdaniem, żeby ta gruba w okularach tu mieszkała w tej stronie, to by już wyskoczyła. Współpracy i współdziałania w rozwiązywaniu problemów, które są naszymi wspólnymi problemami, a przede wszystkim nierówności społecznych i tych największych... No to zobaczmy na statystyki. Kilka tysięcy lat religii monoteistycznych, wojny, rzezie, nietolerancja, podziały. Wydaje się, że przeszłość nawet religii monoteistycznych, no, jeżeli to wszystko podliczymy, nie wygląda zbyt interesująco. W aspekcie tego, co pani mówi. Więc dlaczego przyszłość miałaby wyglądać inaczej? Dlaczego w przyszłości miała, jak gdyby religia miała być źródłem czy punktem wyjścia właśnie dla pozytywnych rzeczy, a nie wciąż dla negatywnych? To jest w gruncie rzeczy myślenie religijne. Rozmowa z Abrahamem Skórką ma tytuł Naprawianie świata. Ja też w edytorialu piszę o tym, że właściwie jeżeli jest jakiś pierwiastek obecny we wszystkich religiach, właśnie nie tylko w monoteistycznych, tylko w ogóle we wszystkich religiach, to jest taka nadzieja, że zawsze możliwy jest nowy początek. Tak? Pan mówił też o tym. To jest takie wygodne. To jest właściwie coś, co chyba w najgłębszym sensie może kształtować ludzkie życie. To znaczy nadzieja na to, że zawsze jest możliwy nowy tam początek. Tam teraz się nie włazi. Gdyby tej nadziei nie było po II wojnie światowej, tak, który zawsze za każdym razem jak ją pobił, to też nawet jest takie, w takich skeczach, tak? Ten biedny Ike mówił, kochanie, przebacz mi, ja tak bardzo cię kocham, ja nie chciałem, ja już będę lepszy teraz. I kolejny raz ją bije, i kolejny raz ją bije, kochanie, przepraszam, ja już nie będę, no wiesz, to był przypadek, a ja tak bardzo cię kocham. Okej, no oczywiście to jakby nie chodzi o ten nowy, prawda, początek, pustosłowie, ale chodzi o to, że jeżeli... Że gdyby nie było tej nadziei nowego początku, prawda, po II wojnie światowej, to pewnie też nie wydarzyłoby się wiele dobrych rzeczy, które jednak się wydarzyły w tych ostatnich dekadach. No to chociaż logicznie znów doszliśmy... bardzo ryzykowne twierdzenie, tak? No bo jak to można udowodnić? Nie można tego udowodnić. No, w ogóle pytanie tak naprawdę o postęp moralny, o rozwój cywilizacji, rozwój ludzkości jest w gruncie rzeczy pytaniem, na które odpowiedź ostatecznie jest filozoficzna, a ostatecznie jest etyczna. To znaczy, to jest, bo tego nie da się zważyć, prawda? Oczywiście są ludzie, którzy wskazują, mówi pan o tym, że ludobójstwa wciąż się zdarzają, mają miejsce, niestety, mimo że nie ma bardziej powszechnie rozpoznanej we współczesnych kulturach wszystkich wartości niż wartość osoby, godności osoby, prawa człowieka od II wojny światowej zostały powszechnie uznane przez właściwie z pewnymi wyjątkami większość państw świata. I oczywiście jakby zwolennicy postępu moralnego powiedzą, tak, i jest coraz lepiej, jesteśmy w pewnym progresie, a jednak pewne stare, znane zjawiska, jak chociażby no właśnie przemoc motywowana nienawiścią i ksenofobią wobec innych czy wyznawców innej religii, wciąż się zdarza. No ale ostatecznie po prostu jakby chyba to, czego, co moim zdaniem wyciągamy jako lekcję z XX wieku i co dzisiaj też w tym obecnym kryzysie jest wyciągane. A my to kto? Jest, no, ludzie, którzy szukają pokoju, którzy jakby wierzą w to, że świat można budować w taki sposób, żeby był przestrzenią, w której może rozwijać się każdy człowiek, tak, niezależnie od tego, kim jest, jaką religię wyznaje, jaki ma kolor skóry. Więc jest jakby, ja dostrzegam we współczesnej kulturze bardzo wielu ludzi, którzy mają głęboką świadomość, że nierówności społeczne, wykluczenie, przemoc, ksenofobia. Nie wiem, czy umiemy to zważyć. Pytanie, właśnie to jest pytanie o przyszłość, tak? To znaczy, jaki kształt w przyszłości, jakie siły mogą kształtować świat, w którym żyjemy i za który ostatecznie my bierzemy odpowiedzialność. Znaczy, my ludzie zamieszkujący Ziemię Anno Domini 2016. Jasne. No ale, bo myślę, że ta prognoza przyszłości, ona się powinna opierać na jakichś przesłankach, tak? Czyli spojrzymy na wzrost znaczenia różnych ugrupowań partii prawicowych. No nie wiem, na podstawie na przykład takich przesłanek nie upatrywałbym raczej świetlanej przyszłości, tak?
Brexit, kwestie związane z, z kryzysem uchodźców. Na tej podstawie też bym jakoś pewnie nie patrzył w przyszłość. Nierówności, szalone nierówności społeczne, materialne. Znowu kolejne przesłanki, gdzie bym się powiedział, chyba jest gorzej i będzie gorzej niż było. Ja raczej bym, nie wiem, może znowu jestem takim niepoprawnym pesymistą, ale raczej wydaje się, że dobrze już było, tak? Bezpiecznie już było. Czy pokój... jest takim klasycznym konserwatystą? Nie, zupełnie nie. Znaczy raczej realistą. No, spójrzmy na przesłanki, tak? To jasne, że można udawać, że skoro Indianie od 3 lat chrust zbierają, to zima będzie sroga. No, ale warto jeszcze spojrzeć na inne przesłanki. No, ale na pewno nie rozstrzygniemy tego dzisiaj w tym studio i myślę, że pytania i odpowiedzi, które znajdują się w miesięczniku Znak, najnowszym wydaniu, są niezwykle interesujące, nie tylko jeżeli chodzi o religię, czy kwestie przyszłości religii, to osoby, które przynajmniej w tej części tematu numeru, które się wypowiadają, bo już jeżeli chodzi o tę ankietę, to pozostaje bez komentarza, w temacie numeru to bardzo mądre osoby i właściwie te słowa można jeść łyżkami, więc tyle. Miesięcznik Znak. Czy religia ma przyszłość? 70. rocznica urodziny miesięcznika Znak. Pięknie też wydane, złoto, widzę, się pojawiło jakieś na okładce. Tłoczenia. No, pięknie, ale skromnie. Pięknie, tu jesteś artyści wybitni, Mariusz Wilczyński specjalnie dla... Cezary Gołasiczki. No, dobrze. Bardzo Pani dziękuję za wizytę. Ja dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Doktor Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika Znak, była Państwa i moim gościem. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 11, a po informacjach wracamy do programu Off Chart.